Drodzy parafianie, drodzy bracia i siostry, wciąż mam przed oczami to szczególne wydarzenie w dniu wczorajszym, kiedy to papież Franciszek samotnie szedł przez plac świętego Piotra w deszczu i w samotności zanosił modlitwę w intencji uwolnienia nas od zarazy koronawirusa. Bardzo wymowny obraz samotnego pasterza, błagającego dobrego pasterza, jakim jest Jezus Chrystus, o miłosierdzie. Jesteśmy w szczególnym czasie, czasie Wielkiego Postu. Pomału podchodzimy pod górę Kalwarii, na której Jezus oddał za nas życie. To już piąta niedziela Wielkiego Postu. Dzisiaj miały się zakończyć rekolekcje parafialne. Nie było, ale przecież dzięki inicjatywie wielu kapłanów, wielu zgromadzeń zakonnych, księży biskupów, mogliśmy uczestniczyć w rekolekcjach dzięki przekazom internetowym, telewizyjnym. I to bardzo dobrze, że takie nowe możliwości się pojawiły w tak trudnym czasie. Ten czas stawia przed nami pytania, dlaczego i co dalej, kiedy będzie koniec. Nie znamy odpowiedzi. Wiemy jedno, że ten czas możemy odczytać jako znak. Znak wzywający nas do refleksji, do zastanowienia się nad sobą, nad naszym życiem, nad naszymi relacjami rodzinnymi, społecznymi. Może być to czas odczytany jako trudny dar, bo przecież jesteśmy tylko pielgrzymami, bo wiele wcześniejszych pokoleń doświadczało bardzo trudnych chwil i ich wiara też była wystawiona na próbę. Może być więc ten czas zarazy czasem odnalezienia tego, co najcenniejsze. Kiedy czytamy tekst Ewangelii przewidzianej na dzisiejszą piątą niedzielę Wielkiego Postu, to na kartach Ewangelii świętego Jana w 11 rozdziale wsłuchujemy się, możemy się wczytać w opis wskrzeszenia przez Jezusa, jego przyjaciela, którego kochał, Łazarza. Marta, która posłała po Jezusa, żeby przyszedł i uzdrowił tego, którego kocha, wyszła naprzeciw Pana, który po 4 dniach dopiero przyszedł od momentu, kiedy zmarł Łazarz. Wcześniej Jezus mówił do uczniów: choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. Gdy się zatrzymamy przy tych słowach, możemy również je odnieść do naszych czasów. Ta epidemia nie musi być przekleństwem, chociaż jest bardzo bolesna dla bardzo wielu ludzi na świecie, ale może być to doświadczenie, które zmierza ku życiu, ku objawieniu się chwały Bożej, aby człowiek na nowo odnalazł Boga w swoim życiu. Jezus powie do swoich uczniów: Łazarz umarł, ale raduję się, że mnie tam nie było ze względu na was, abyście uwierzyli. Moi drodzy, my w tej chwili spotykamy się bardzo sporadycznie. W świątyniach nie może być więcej niż 5 osób. Stawiamy sobie pytanie, jak przeżyjemy te święta, czy też ta choroba, która się coraz bardziej intensyfikuje i zagraża naszemu społeczeństwu, naszym rodzinom. Czy
nie uderzy boleśnie w nas. Ale jak Jezus powiedział do swoich uczniów, to może być dla was chwila, byście uwierzyli. Dlatego też modlimy się, aby to doświadczenie spotęgowało naszą wiarę. Odpowiedź Jezusa na słowa Marty, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł, jest jedna. Wierz i ufaj. Mówił Jezus, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Wierzysz, że Jezus jest twoim życiem, twoim zmartwychwstaniem? Tą nieskończoną nadzieją, zaspokojeniem najskrytszych pragnień serca człowieka, miłości, prawdy i życia? To wszystko możemy odnaleźć w spotkaniu z naszym Zbawicielem, w duchu wiary. Wierz tylko. Marta odpowiedziała, tak, Panie, ja mocno wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. W zaciszu naszych domów, łącząc się z naszymi kapłanami, łącząc się z biskupami, z naszym Ojcem Świętym Franciszkiem, powtarzajmy za Martą. Mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Ta miłość Boża objawia się w tym, że Bóg oddał za nas swoje życie. Przyjmijmy więc dar Jego życia po to, abyśmy wierząc mieli życie, życie wieczne. Abyśmy w duchu wiary stawili czoła tym wyzwaniom, które stają dzisiaj przed nami. To jest nasz dzisiejszy front walki o dobre, godne życie. Wiemy, że powróci czas pokoju, czas, kiedy zostanie przezwyciężony ów wirus, który niesie śmierć. Będzie to zapewne wtedy czas szczególnego wysiłku i pracy. Ale ważne, abyśmy nie utracili tego, co mamy okazję, szansę w tym trudnym czasie odnaleźć. I Boga, oraz odnaleźć swoich najbliższych, odnowić nasze więzi rodzinne, później odbudować i umocnić więzy sąsiedzkie. Ale dzisiaj, widząc tych, którzy śpieszą, chorym, cierpiącym, tym, którzy pełnią posługę społeczną, widzimy, że jest wiele dobra, wiele serdeczności, wiele samozaparcia mimo tych trudnych wyzwań. Trwajmy więc całym sercem przy Panu.